Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Marek Dańczak, szef sztabu numer 412 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kamiennej Górze. Drugi komunikat. Czy pamiętacie Państwo ten pierwszy? Byłem wspólnie razem z moimi koleżankami Aldoną Słupską-Czerniak i z Kasią Doliny, osobami, które odpowiadają za to, co wydarzy się w gminie Kamienna Góra i w gminie Marciszów. Ja odpowiadam bezpośrednio za to, co dzieje się w Kamiennej Górze, chociaż odpowiadam za całość tego finału. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamienna Góra gra po raz i sztab kamiennogórski gra po raz 27. W tym pierwszym komunikacie powiedzieliśmy, że gramy wspólnie po raz któryś z kolei, czyli 3/4 naszego powiatu wspólnie będzie kwestowało, zbierało pieniądze podczas tego 29. finału, a naszego 27. I cieszę się z tego ogromnie. W tamtym roku ogromna kwota 180 tysięcy złotych. W tym roku, no cóż, mówiliśmy już o tym, że karty rozdaje pandemia. I mówiłem o tym podczas tego pierwszego komunikatu, że czekamy przede wszystkim na unormowanie się sytuacji pandemicznej. Jak będzie w momencie, kiedy 10 stycznia będzie finał? Co się wydarzy przed nim? Jaka będzie sytuacja? To się unormowało i to już się chyba nie zmieni, bo totalnego lockdownu raczej się nie spodziewamy, a te przepisy, które są w tej chwili, które zostały utworzone przez premiera, przez rząd, przez służby związane z ministrem zdrowia, są już chyba stałe. No bo szkoły do 17 nieczynne, przepisy są takie, jakie są i to najprawdopodobniej raczej na 100% potrwa do 10. Więc zrobiliśmy naradę w sztabie naszym i uzgodniliśmy na razie jeszcze nie szczegóły, ale jakby strategię działania, bo tych scenariuszy naszych było bardzo, bardzo dużo. I dzisiejszy komunikat jest tym komunikatem takim szkicowym. Szkic tego, co się wydarzy. Pierwsza informacja, najważniejsza, to jest taka, że cała Polska rezygnuje z imprez związanych z tym, co wydarza się w domach kultury, w salach, więc one będą zamknięte. Znaczy, nic się nie wydarzy w domu kultury w Marciszowie, w Krzeszowie i również pod nieobecność domu kultury w Kamiennej Górze w sali gimnastycznej, w którym miała odbyć się wielka impreza. Te budynki będą zamknięte, nie będzie imprez, nie spotkamy się face to face, nie będzie występów, nie będzie scen, nie będzie wszystkiego tego, co było przez 27 lat. To jest pewne, jest to niedozwolone. Pandemia, trzeba trzymać dystans, nosić maseczki, nie spotykać się. Te rzeczy są ograniczone. Czy to kastruje i powoduje, że nie można wprowadzić tych pięknych, kolorowych kolorów tęczowych, pięknych, owsiakowych w ten szary, brutalny świat, który nas otacza, no bo sytuacja społeczno-polityczna w kraju nie jest najlepsza. Do tego oczywiście pandemia i warto jednak mimo wszystko, mimo że nie możemy się spotkać tak jak zawsze, wprowadzić te kolory, kolorowe myślenie i kolorowe działania. Fundacja Wielkiej Orkiestry Jurka przeszła właściwie w 99% na internet, do internetu, na wszystkie możliwe sposoby zbierania pieniędzy przez internet. O tym będziemy mówić, bo można te pieniądze przekazywać bezpośrednio poza naszym sztabem. O tym też będziemy mówili. Będzie można wysyłać SMS, brać udział w licytacjach facebookowych, robić różne historie związane z portalami społecznościowymi i przede wszystkim cała Polska będzie zbierała pieniądze w taki sposób. Ale my w naszym sztabie wymyśliliśmy jednak działania fajne, kolorowe i myślę, że Państwu przypadną do gustu. O szczegółach nie będę mówił, powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o Kamienną Górę, i z tego się bardzo cieszę, bo znajdujemy się w tym miejscu. Znajdujemy się w studiu telewizji TV Kamienna Góra. Transmisja na żywo miała odbyć się w sali gimnastycznej, jak zwykle, Liceum Ogólnokształcącego, pamiętacie? Rezygnujemy z tego. Przenosimy nasze studio na żywo, tak, tutaj, do tego małego studia z sali gimnastycznej. Kiedyś tam odbywały się kiedyś te finały w Domu Kultury, później w sali gimnastycznej. Przenosimy po raz pierwszy do tego maleńkiego, wydawałoby się, no one maleńkie jest fizycznie, ale duże duchem, studia przy ulicy Cichej. To tutaj na żywo odbędzie się impreza. Tu będzie serce, które będzie biło serce finału Wielkiej Orkiestry w Kamiennej Górze. Tutaj będą licytacje. Przez telefon,
Tylko i wyłącznie. Nie będzie publiczności, nie będzie występów, ale będą goście. Ale będziemy pokazywać fragmenty, stare fragmenty sprzed kilkudziesięciu lat, jak ta orkiestra się zaczynała. Będziemy pokazywać nagrane przez nas występy artystów, tych najmłodszych przede wszystkim, nagrane w przedszkolach, mam nadzieję. Tutaj pojawią się również ci, którzy będą kwestować w różnych miejscach i pokażą te pieniądze i spotkamy się z nimi. Na pewno w studiu będziemy trzymali dystans, trzymali wszystkie przepisy pandemiczne. Studio będzie zamknięte, tu nie będzie można wchodzić publiczności, ale będzie można odbierać wylicytowane rzeczy. I o tym chciałbym powiedzieć przede wszystkim w tym momencie, w tym komunikacie. To jest absolutnie dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o Kamienną Górę. Nie wiem jeszcze, o której rozpocznie się ta transmisja, być może o godzinie 15, ale rzeczy, które Państwo co roku przekazujecie na licytację, bardzo proszę, żebyście przekazywali nam od 14 grudnia do 7 stycznia włącznie. W taki sposób, że jeżeli ktoś będzie miał jakiś pomysł na przekazanie jakiejś rzeczy, to dzwoni do Centrum Kultury lub pisze SMS-a, że ma taki ani inny pomysł. I to my, pracownicy Domu Kultury, odbieramy od Was, z Waszych firm, z Waszych domów te rzeczy. Jesteśmy w maleńkim studiu, w związku z tym tutaj się nie zmieści 170 czy 180 rzeczy, które zawsze pojawiały się w sali gimnastycznej czy w Domu Kultury. Będziemy licytować 40, 50, może 60 rzeczy, więc od razu informacja do wszystkich. Jeżeli ktoś ma pomysł na przekazanie rzeczy, bardzo często jest tak, że firma przekazuje kilka, osoby te przekazują kilka zabawek, czy kilka rzeczy i tak dalej, po jednej rzeczy. My się odezwiemy do Was specjalnym pisem. Ja się pojawię u Państwa w firmach i będę o tym rozmawiał i mówił o tym bardzo wyraźnie. Tutaj musi być ograniczona ilość rzeczy, ponieważ nie zdążymy na normalnym świecie ich pokazać, nie zmieszczą się to po pierwsze, po drugie nie będzie tyle czasu, żeby można było je tutaj do końca wylicytować. Spróbujemy uruchomić 3 telefony. Nie będzie publiczności, więc nie będzie tej rywalizacji między publicznością zgromadzoną w studiu, bo jej nie będzie. Będą tylko telefoniści, więc nastawcie się na to, żeby podejmować szybkie decyzje. Jedno jest pewne. Robimy coś, czego nie robi nikt w Polsce, z wyjątkiem Jurka Owsiaka, którego będzie gdzieś w internecie widać na żywo i tak dalej. Przekaz na żywo Kamienna Góra przez TV Kamienna Góra, przez TV Telewizję Kablową jest po raz 27 na żywo. Jesteśmy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Troszkę w kameralnych warunkach, ale spróbujemy zachować wszystkie elementy, włącznie z tym, że Klub Tańca Towarzyskiego Fraszka, nie tańcząc w tym studiu, rozpocznie tak ten 20, nasz 7 finał. Nie będę teraz zdradzał wszystkich tajemnic. Jedno jest pewne, żebyście Państwo zapamiętali jedną rzecz. Od 14 grudnia do 7 stycznia przyjmujemy rzeczy na licytację. Po jednej rzeczy przekazujecie Państwo tylko i wyłącznie. Będziemy tego pilnować, bo chcielibyśmy, żeby wszystkie rzeczy zostały sprzedane. Nie zmieścimy tutaj więcej niż 50-60 rzeczy. W związku z tym ta informacja jest bardzo, bardzo istotna i ważna. W kolejnych komunikatach będziemy również mówić o tym, w jaki sposób zachowywać się będą wolontariusze, którzy też z tego, co w tej chwili pandemia decyduje, nie będą mogli przemierzać ulicami wiosek, gmin czy ulicami Kamiennej Góry. Najprawdopodobniej zdecydujemy się na stacjonarne miejsca, gdzie będą oni na Was czekać. Zrobimy taką mapę, będziemy ją promować. Ale o tym jeszcze będziemy mówić i o wszystkich innych metodach, w jaki sposób zasilić będzie można Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Mocy w tym roku. Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Wszystko dla dzieci. Granie z głową, takie jest hasło ogólne. No to co? No to tyle, jeżeli chodzi o ten komunikat pierwszy, strategiczny bardzo, zawężony, ale myślę, że kolorowy i szczególnie dla nas, Kamiennogórzan, ta transmisja na żywo będzie taka, że usiądziecie wieczorem i poczujecie ten klimat, który od 27 lat wytwarzamy wspólnie dzięki tym, którzy siedzą z drugiej strony i oglądają. No dobra, trochę się nagadałem, nie wszystko jeszcze jest skończone, powiedziane. Na pewno pojawią się również moje koleżanki, które będą mówiły o tym, co w gminie i co w gminie Marciszów, w gminie Kamienna Góra. W tej chwili trwa myślenie, burza mózgów,
są pomysły związane z tym, żeby wolontariusze mobilnie przemierzali tereny powiatu kamiennogórskiego. Wszystko przed nami. Na pewno chcemy, żeby było tak jak na tej puszce. Kolorowo, pięknie, cudownie w tym szarym naszym kraju, który ostatnio faktycznie zrobił się taki czarno-biały. Ożywmy go 10 stycznia 2021 roku. 29 finał. Marek Dańczak, kolejny komunikat, to na dzisiaj tyle. No i do zobaczenia za kilka dni. Będziemy już odkrywać poszczególne tajemnice naszych scenariuszy bardzo szczegółowo. Póki co przyszły do nas puszki, przyszło część plakatów, czekamy na serduszka, gadżety i inne rzeczy, które na pewno do nas dotrą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.